Hej, cześć, tu Mr. Knight, a to jest odcinek trzeci z naszej serii Zagrajmy w... Uwaga, uwaga, no to mieliśmy w ostatniej, w Jedi Ocalały. I powtórzmy jeszcze raz sekwencję, bo my już pamiętamy, jak to było, tak? Dobra, czyli tak, postawy mamy tu, BD to mu to wymieniliśmy. I tu wymieniliśmy sobie emitter, tu też, tu nie mieliśmy czego wymienić, ale tu wymieniliśmy i tu wymieniliśmy, okej. A i kolor daliśmy sobie, pamiętam, biały, okej. Tylko nam się nie zapisało. Aha, bo musimy za każdym razem kliknąć te pieprzone X, okej. I teraz... Patrzcie, jak szybko to zrobił. Do kokpitu. Teraz musimy udać się na Kaboh. Prosto do Griza. A to co? Jakieś znajdźki? Dobra, ja se... Używałem ich od złomowiska na brat. Dał mi je prałów. O. Czyli to są po prostu... pamiątki Kala, tak? Skrzynka z narzędziami Kordowy z Bogano. Większość jego rzeczy pewnie wciąż tam jest i na kogoś czeka. Nie wrócimy już raczej na Bogano dzisiaj. Takashio powinno przynosić szczęście. Zobaczymy, nie? Solniczka Gris. Ale gdzie zostawiłem pieprz? A to? Codziennie się zastanawiam, czy dokonałem słusznego wyboru. A niszcząc holokron? Raczej tak. Nie no, pozwólcie, że będę sobie grał dalej i coś zjem w międzyczasie, bo dopiero wróciłem, ale wyciszę się, więc przez jakiś czas odcinek będzie taki bez mojego głosu, może wyjdzie lepiej. To co, oglądajcie. Wow, kurde, zawsze gdy jem, to coś się dzieje. A ja pierdził. Lądujmy. Wszystkie systemy padają. Jakiś pomysł? Restartuje silnik. Niezły mały. Dobry pomysł, mały. Oni na tej planecie? Bardziej na Tatooine bym się ich spodziewał. I co się stało? Spalone. Bez naprawy nigdzie nie polecimy. Ale lipa, Kal. Dobrze. Jesteśmy tu. A to musi być placówka. Ach, na końcu zobaczymy kantynę Griza. W końcu? Chodź. To idziemy. Tylko coś jeszcze przekończę do końca. Dlaczego nie mogę tam wrócić? Przepraszam. Okej, bez komentarza. Dobra, idziemy.
tak tu spokojnie. Prawo by się to spodobało. Dobre, mały. Daleka droga przed nami. Czyli Gris jest po drugiej stronie? Pozwolisz, że się temu przyjrzę? A to co? What the? A to dopiero wielka bestia. Mamy cel. Teraz trzeba do niego dotrzeć. A coś jeszcze? Ha, no jedź ty. I teraz nam pokaże to na minimapie, tak? Czyli jest tam. My jesteśmy tu. Boż do ciula. Ostatniego Luker Hulka widziałem na Brace. Dawno temu. Prał. I co byś powiedział na to? Dalej, modliszka sama się nie naprawi. Liczę tylko na to, że Gris ma potrzebne części. Moc jest ze mną. Dobra. Zaczynamy eksplorować to. Na razie nie mamy zdolności. Coś przykuło twoją uwagę? Te wrota chyba nie działają. No. Czemu mam wrażenie, że to tylko na pozór spokojne miejsce? Przewrażliwiony jestem. Łomowisko. Cholercia. A no tak, bo mamy biały miecz. Przez chwilę się zastanawiałem. Jakieś inne przejście? Może tu? Możesz. Co to był? O. Macie tutaj notatki. Znacie mnie, nie lubię ich czytać. Chyba, że naprawdę coś mnie interesuje. A tak to... Zardzewiały. Tak jak... Proszę. Wszystko wokół. Okej. Okay. Drgawiec.
Standardowym, tak, tam. Bo mam przejście, ale nie jestem pewny. Jednak nie mam. Ej! Serio? Dobra, po prostu bez komentarza, okej? Droidy starego typu, ale zajebiste, uwielbiam te droidy. Sprawdźmy to. A co z ocalonymi? Nie, żadnych ocalałych. Zrozumiano? Skąd ta pewność? Statek jest wciąż... A, zwiat. Użyj BD, aby zbadać cel z dystansu. Droid bojowy B1. Macie dopilnować, żeby żadnych nie było. Rozumiesz? Dzięki, BD. A tak też to działa? Zrozumiano. Statek zostanie uwolniony. Zajeźdźców chaosu. Tak, zajeźdźców. Ach, nie wyglądali na separatystów. To było żałosne. Jeźdźcy chaosu? W co ten Gris się wpakował? Nie wiem, ale jesteśmy tu, żeby mu pomóc. Proszę cię bardzo. O. Sprytna umiejętność. O! Czyli w ten sposób rzucamy ten miecz, jak blokujemy, ale jak tak, naklikniemy, hop, to Karl blokuje automatycznie, czyli nic innego tu nie zrobimy. Tą zdolnością oczywiście. Co chwilę coś tu jest do zbadania, nie? Wow. Nie wiem, chyba jednak nie. Aha, nie atakowały mnie. No ta planeta przestaje mi się troszeczkę... O, dobra. Oj. To było do przewidzenia. Ja pitole. Zapomniałem, jakie są gadatliwe. Byłeś w czasach wojen klonów? Aktywuj to. Dziękuję. Nieźle. Oszczędzimy trochę czasu. Tam jest.
No, diabiut nam nie wyszedł. Droid zmierzony, uszkodzony lub stracony. Lepiej oni niż ja. Nowe zagrożenie. Eliminuję. Dajesz. Fajnie się z wami walczy. Te droidy na pewno służą już komu innemu. Droid bojowy, jak z nim walczyć? Lasery? Tak fajnie, czy musimy czekać? Albo odepnąć jego rakiety. Dobra, cyk pyk. Tak bez powodu gra by nas tutaj nie przywiodła. To nie brzmi zbyt dobrze. Dobrze, a więc wybuchają. Dobrze wiedzieć. Okej. Tej smoły. Bądź ostrożny. Okej. To miało być jakieś... Nie wiem, trudne do zgadnięcia, czy jak? A, skrót. Dobra. Statek utknął, he? Co ty nie powiesz? Szkoda, że nie możemy pomóc. Toniemy. Ruszać się. No Karl. Już naprawdę myślałem, że utoniesz. Zdecydowanie się zbliżamy. Chyba widzę wyjście. Tuż za tym stworem. Chodźmy dalej. To naprawdę mało przyjemne. No dobra, ale... W takim razie co jest tam? Aha. Dobra. To wszystko jasne. Dobra, teraz już rozumiem. Będziemy szli przez te same lokacje, co szli wtedy, ale to przez moje upewnianie się odnośnie terenu. Co za widok. Gris wybrał sobie ciekawe miejsce do życia. No. Cyk, pyk. No i gitarka. Oj, Karl. Ciekawe, czy ta gra też będzie tak zgliczowana jak... pierwowzór. Ale bardzo ciekawy pomysł na budowę mapy. Okej. Krótka broda, otwórz. Aha, ogolony.
No okej. A stąd przyszliśmy. Wciąga mnie. Chyba was. Idziemy dalej. Kojarzysz mnie? A nie mówiłem? Mistrze glitchowania. Pierwszy dowód na to. Serialnie widzą szerszy. Nadciąga zagrożenie. Atakować zgodnie z wytycznymi. Rozpoczynam ostrzał. A nie miałem mocy już. Tu jestem mały. Pora ruszać. Rusz się. No dobra. Teraz już wiem, co jest z tym nie tak. Przywracanie. Mamy coś takiego przywracanie? Aha. Aha, przywracanie tej, dobra. Znajdź swojego wroga. Włącz namierzenie celu. To w sumie nie było potrzebne aż tak. Ale skoro twórców poniosło... A, i super, nie możemy zginąć. O, mamy coś takiego jak odwróć kierunek. Też coś w miarę nowego. Muszę się ruszać! O nie, 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 Karol, nie, nie, nie. A teraz już tak na poważnie idę po nich. Droidy bojowe. Nie da się mnie uszkodzić. No. Ci jeźdźcy to zwykli mordercy. No. Stój. Mamy coś takiego jak trening, słuchajcie. A to jest coś nowego. Atak, blok, parowanie, unik. Dobra, kiedyś wam pokażę, a na razie naprawdę gra zaskakuje. Tyle nowości w jednej grze. Ruszamy. Oni znowu żyją? Ale lipa. Ta planeta przypomina mi trochę... O.
nie działają na niego te sztyczki. Goroko, cierpliwość, to stworzenie szybko dyskują koncentrację, więc dobrze wybieram momenty do ataku. Rzucone przez nie obiekty można wykorzystać przeciwko nim. Dobra. Ała, nie wiedziałem, że tak to zadziała. Odbiło się prosto we mnie. O. Gniazdo. To przywlekło tu swoją ofiarę i... Ej, te miecze lewitowały w powietrzu, ale mocą nimi steruje. Esencję znaleźliśmy. Ładnie. Nie trzeba zdobywać kilkadziesiąt tych esencji. Tylko wystarczy zdobyć jedną. Ta planeta przypomina tą planetę, gdzie musieliśmy lecieć na grobowiec. I co tam było, wielka trumna i nas zaatakowali. Musimy tylko się tu jakoś przedostać. Gris będzie zaskoczony, jak nas zobaczy, nie? To wielka taka, że nas niby Trilla zaskoczyła w tym grobowcu, ale... To jednak Karl wtedy odkrył, że może przyciągać swój miecz świetlny do siebie. Okej. Nie mogę jeszcze użyć tej windy. To nam sugeruje, że tędy będziemy wracać, okej. Oj. Lekki metal, ładnie. Łocie. Tyle nowości. Te stare tamy ledwo trzymają się kupy. Okej. Stamtąd przyszliśmy. Mam nadzieję, że nic im nie jest. Kim jesteś? Jesteście? Spokojnie. Jesteśmy razem. Co się stało? Napadli nas jeźdźcy. Ja uciekłem. Nie wiem, gdzie jest reszta. O. Co tu robią ci jeźdźcy? To co zwykle, czyli dręczą i okradają ludzi, próbujących przeżyć na tej skale. Pęszą wokół starych wykopalisk. Mam nadzieję, że te droidminy rozwalą ich na kawałki. Tak, i miejmy nadzieję, że nas nie rozwalą. Tu jest zbyt niebezpiecznie. Lepiej stąd iść. Tak zrobię, gdy już będzie bezpiecznie. Co za chłop. Oj. Wiecznie nas coś chce zaatakować. Daj mi chwilę. Muszę coś poprawić. No dobra. To nie, ale tu mamy coś nowego. Tu. To tak. Ale wydawało mi się, że zdobyliśmy. Nową część, nie? A, to był kolor. No i teraz wszystko jasne. Chwila.
Aha, bo nie tylko to możemy zmieniać, ale czarne pasuje. Okej. Teraz mamy zajebisty miecz. Jestem z tego całkiem dumny. No dobra. No. Spadamy. Widać, nie ma tutaj platformy. To którędy mamy iść? Tędy? Ono tak. Ej, niezłe znalezisko. Odłamki. Dobra, musimy czymś to wysadzić. Na razie chyba nie możemy. Ślady po blasterze nie wyglądają przyjemnie. Ktoś dobrze celował. Nie widzę tych bomb, dzięki którym możemy to wysadzić. Ale widzę inną drogę. Słyszałeś to? Nie. Zgłoś to. Kolejny załatwię. Rada to nic wielkiego. Wracają wspomnienia. Ty ja. Wiesz, że nie żyjesz? Słyszę cię, Billy. Zobaczmy. Jeździec, jakiś szeregowy. Tyle tu miejsca, że ja nie wiem. No, wciąż kiepsko. Zobaczmy, co my tu mamy. Wiedziałem. Co to? Fryzura, tak. Karl ma nawet własne fryzury. Nie podoba mi się, ale tak, żeby wam zademonstrować, jak to działa. Się to wciska. Aj, chyba utoniemy. Dobra, idziemy stąd, póki co.
Jakbym coś robił źle, możecie powiedzieć na tam swoje przemyślenie na temat mojej gry. Ktoś jeszcze? Te dwa miecze świetlne są zajebiste. Kiepsko się czuję, Bidi. To wy! Ja tylko... Wtargnąłeś tu. Rozwalić go. Tam na razie nie wejdziemy. Rozpaczliwa ucieczka. Morderca jak nie wiem. Tęskniłem za nimi. Macie? Droid BX potrafi blokować ciosy miecza świetlnego, ale jego obronę można łatwo pokonać. Nieprzewidywalny. Okej. Ale to nas nie zatrzyma. Zamknięte. Jak to może być zamknięte, co? W ogóle co to jest? Co tam robisz? Jasne. No nic, to nie działa. O. Zobacz, Bidi, priorytet. Później to chyba ogarnę, bo naprawdę w życiu nie dotrzemy do Grizy. Ej, nad refleksem muszę poćwiczyć. Taktyczny. Okej. Ale rynka? A to coś nowego. Naprawdę, to jest coś nowego. Chcesz to nacisnąć, nie? Aj. Ale potrafią walnąć. Dobra, znajdźmy wyjście z tej smolistej dziury. Ej. Nie wiedziałem, że to jest przejście. Może się przydać. Gdzie jest ta wielka żyrafa? Tutaj.
A czy jak mamy go w powietrzu? Musimy ominąć tę smołę. Co myślisz o tej tamie, Bidi? To jest jeden wielki bezsens. Chciałbym to rozwalić, ale... Chwila, mam inną koncepcję. Jeśli wysadzimy tamę, będziemy mogli podnieść poziom smoły. Nie działa na niego. Ej, czaję. Dobra, rozumiem. Musi nas namierzyć. Sprytnie. No, to powinno wystarczyć. Ruszajmy, już prawie dotarliśmy. No już prawie. Sprytnie, naprawdę. Ale mama wystarczy... O, cię chuj. Wystarczająca IQ mam do tej... O, cię ciul. Ej, Kalowi się zmieniła fryzura, nawet na cutscence. I BD-1 też. Chcesz, żebyś uważał, kogo skanujesz? No chodź. Mogłem cię zostawić w gnieździe Raptara. Wtedy na Datomirze. Dobra. Za późno. Nie powinieneś tu być. Uszkodzenie systemu. Cholera. Nie potrzebuję ich. Zadaję czas. BD, dasz radę jakoś pomóc? Cholera. Może wygramy? Może potrafisz? Czyli nie wszystkie ataki można sparować. Okej. Tamtego olać. My idziemy przed siebie.
A. Okej. Uwaga, intruz. Szukam. Na celowniku. Dobra, no. Nie tym razem, dupku. Uczę się na swoich błędach. Nie ma odniosłam pogrożenia. Broń ubytu. Wiedziałem. Ukrywał się. O. O, 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 o. No dobra. Aby to wystarczyło. Sprytni twórcy, sprytnie. Głowa, jak ze złomowiska dosłownie. Ale Karl się zrobił potężny w mocy. Jesteś daleko od Bogano. Myślisz, że też tak dam radę, Bidi? Oj, 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 hop, hop i hop. I tak do góry. Ale musisz być zmęczony. Zatrzymaj się. To znaczy, że jesteśmy bardzo blisko. I nawet szybką podróż mamy. Moc. Co tu takiego? To tam nieważne na razie. Ale szarpnięcie jest bardzo fajne. Takie coś. Gryz. To niezła zmiana scenerii. Miejscówka Gryza musi gdzieś tu być. Czy jak go znaleźć? Spójrz na to. Ładny widok, prawda? To twój statek spadł do przekopu? No, mieliśmy małe problemy techniczne. Co, jeźdźcy chaosu? Zaatakowali, gdy wylądowaliśmy. Dobrze, że żyjesz. Czego szukacie w tych stronach? Starego przyjaciela.
Griza Drytusa. Griza? A niech mnie, znam go. Prowadzę okoliczną stajnię. Nazywam się Mosey. Jestem Kal. A to BD-1. Ale uroczy z ciebie, droid. Miło ujrzeć przyjazną twarz. Zgadzam się. No. Droga powinna być czysta, nie napotkasz kłopotów. Chyba, że ich poszukasz. O, i pozdrów do Medendra, gdy będziesz w mieście. Bywa szorstka wobec obcych. Rozumiemy. Dzięki za radę, Mosey. No, dzięki. Ogarnijmy to. Chwila, jakieś nowości. Mosley, dziewiąta siostra. Saf, to już widzieliście. A, tego wam nie pokazywałem. Tutaj to. No, większość widzieliście, okej. Co to jest? Na pewno coś do eksploracji. Oj. Kawał drogi przed nami. Nie spodziewałam się ciebie tak szybko. Pomyślałem, że zajrzę do stajni. No to źle trafiłeś. Zajmuję się tu tylko Brutusem. To Nekko. Stajnia jest w mieście. A jeśli zechcesz osiodłać jakieś zwierzę, wpadnij. Będę o tym pamiętać, Mosey. Dzięki. Jak bagniaki trafiły na Kobo? Za to muszę podziękować Grizowi. Przewiózł je tu przypadkiem. Przynajmniej tak słyszałam. Sama widziałam, jak jeźdźcy zabijają je na pęczki. Dlaczego ktoś miałby zabijać bagniaki? Właśnie. Nie można ich zjeść. Nie można oskurować. Nawet ich nie sprzedasz. Jeden z wodzów jeźdźców chaosu strzelał do nich dla zabawy. Pokaż mi, jak do niego trafić. Nie musisz. Już się tym zajęłam. Dobrze. Są miejsca, gdzie nie mogliśmy otworzyć tych skrzyń. Pełna broda. Nie, no bez przesady. My idziemy do Griza póki co. Gris. Daleko się chowa. Ogromna planeta, kurde. Te droidy bojowe. Z tej strony się nie otworzą. Jasno, ciasno. Uciekło mi. Gotowi. I pyk. No, Kalu Kestisie. No, zaraz musimy kończyć odcinek, ale... A ty martwy.
I co teraz? Niech ja się rozejrzę, co tu jest takiego. Sprzęt mógłby przejść kilka poprawek. No już za chwilę kończymy odcinek, ale chciałbym się jeszcze tu rozejrzeć mimo wszystko. O cholera. To są te sztuczki w stylu Obi-Wana Kenobiego. Nie złamiesz mnie! O cholera. Sami siebie wysadzają. Oni? Dobra, w następnym odcinku zajmiemy się tymi gnojami, nie? Póki co trzymajcie się i do zobaczenia w poszukiwaniach Gryza. Cześć!